Janku, czy możesz krótko ocenić swój przejazd w próbie terenowej? No tym koniem na początku miałem trochę problemów. To jest młody koń, jeżdżę go dopiero od niedawna. Jest bardzo żywiołowy, co było widać szczególnie w końcówce, gdzie już trochę dał mi na co kontrolować. Na początku pierwsze parę skoków nie za bardzo nam wychodziły, szczerze powiedziawszy, bo jeszcze się wyrywał. Ciężko było z nim złapać jeden rytm, ale potem już w dalszej trasie wszystko super szło. Z jaką stawką koni tutaj przyjechałeś? Przyjechałem tutaj z dwoma młodymi końmi, jednym Argusem i tym, którym teraz jechałem, Yardem. Jeden ma 7 lat, ten ma 6 lat. I przywiozłem ze sobą jeszcze dwie zawodniczki. Jedną, która właśnie w tej chwili jedzie, Gosię Cybulską, z którą dopiero co wróciliśmy z Mistrzostw Europy, z Montelibretti, i z moją debiutującą tutaj Agnieszką Zuchniak, która przejechała w śliczny cross, niestety na przedostatniej przeszkodzie spadła i trudno. Taki sport. A jak się czujesz w takiej podwójnej roli? Bardzo dobrze. Już to jest chyba mój drugi rok takiej pracy i sprawia mi to bardzo dużo radości, czasami nawet więcej niż moje własne przejazdy, oglądać jak ci młodzi zawodnicy sobie radzą i rywalizują już na bardzo dużym poziomie, bo Gosia Cybulska w tym roku była 24 w Europie, na Mistrzostwach Europy pojechała super zawody i to sprawia bardzo dużo radości. Gratulacje. A powiedz, czy w tym sezonie otwartym masz jeszcze jakieś starty zaplanowane i co na sezon halowy? Czy halowy Puchar Polski WKKW jest w Twoich planach? Na początku, szczerze powiedziawszy, planowałem, że będzie to mój ostatni start. Jednak z racji słabego startu konia Argus myślę, że pojedziemy jeszcze jedne zawody w sezonie otwartym, a potem na pewno w grudniu chciałbym pojechać wszystkie tury kawaliady. Będzie to dla mnie trzeci raz, kiedy wystartuję i bardzo chciałbym w tym uczestniczyć, bo jest to super zabawa dla nas. Zeszły sezon halowy był dla Ciebie bardzo udany. Czy myślisz, że w tym roku tak samo ten sezon zamknięty się dla Ciebie zakończy? Mam taką nadzieję. No i zmiana formuły w tym roku Poznań, który rok temu udało mi się wygrać, będzie już z powrotem w takiej samej formule, jakie jest Warszawa i Lublin, czyli ściganego konkursu. Ani w Warszawie, ani w Lublinie, szczerze powiedzmy, nie poszło mi jakoś rewelacyjnie, ale na pewno w tym roku będę się trochę inaczej szykował i mam nadzieję, że to przyniesie sukces. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.